Chcąc uniknąć bałaganu, gmina Wałbrzych organizuje poświąteczną zbiórkę żywych choinek. Sprawdź, gdzie i kiedy odbierane będą drzewka. Przed świętami w naszej facebookowej sondzie 60% ankietowanych przyznało, że woli choinki naturalne od sztucznych. Te drugie w większości po świętach lądują w szafie i czekają na następne Boże Narodzenie. Pierwsze natomiast, jak sugerowali nasi czytelnicy, da się w niektórych przypadkach ponownie zasadzić w ziemi, ale jednak w większości trafiają po świętach na śmietnik. Gmina Wałbrzych, chcąc uniknąć poświątecznego bałaganu i samowolki ze strony mieszkańców co do sposobu pozbywania się choinek, organizuje poświąteczną zbiórkę. Będzie ona prowadzona w formie wystawki. Podczas akcji będzie można oddać tylko naturalne choinki pozbawione wszelkich ozdób. Odbiór choinek dokonywany będzie tylko z terenów nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Choinki należy wystawić przy pojemnikach na odpady. Choinki będą zbierane w dniach 6, 13, 20 i 27 stycznia oraz 3, 10 i 17 lutego.